pułkowników. Dowódca kompanii honorowej Policji Kraniec melduje kompanię honorową na uroczystości z okazji święta 34 Pułku Piechoty. Chciałem nam wszystkim pięknie podziękować za to, że w tak istotnych okolicznościach jednoczymy się, by dawać wyraz naszemu wspólnotowemu przekonaniu o wspólnym dziedzictwie historycznym, o wspólnej tożsamości, o tym, że łączy nas bycie Bialczanami, mieszkańcami naszego pięknego miasta, którego historię zachowujemy z należytym szacunkiem we własnych sercach. Spotykamy się w dniu szczególnym, bo 12 maja to data śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego. Obchodzimy 84. rocznicę. Spotykamy się w dniu święta pułkowego, które przypada na 8 maja, ale zwyczajowo gromadzimy się w najbliższą niedzielę dla ułatwienia nam wszystkim tego wspólnego spotkania. Osoba marszałka Józefa Piłsudskiego pięknie związana jest z historią naszego miasta i 34. Pułku Piechoty. Przed kilkoma dniami wspólnie z reprezentacją służb mundurowych Białej Podlaskiej, przedstawicielami władz samorządowych i stowarzyszeń uczciliśmy, składając kwiaty pod tablicami, pamięć marszałka. Jedna z tablic umieszczona na ścianie stacji kolei w Białej Podlaskiej poświęcona jest właśnie historii pułkowej. We wrześniu 1920 roku marszałek Józef Piłsudski, gdy po wizytacji wojska w Chełmie podróżował na Wileńszczyznę, zatrzymał się w Białej Podlaskiej, by spotkać się z delegacją mieszkańców, ale najbardziej doniosłym wydarzeniem ówczesnego dnia było wręczenie orderów Virtuti Militari ówczesnemu dowódcy 34. Pułku Piechoty majorowi Jerzemu Narbu-Tłuczyńskiemu oraz jego żołnierzom. To nie jedyny dowód historycznej obecności pułków Białej Podlaskiej, dlatego że ta historia znaczy cały okres dwudziestolecia międzywojennego. Gdy pułk na stałe zagościł w Białej Podlaskiej, obejmując w 1922 roku garnizon, wrósł w struktury miasta, stając się jego integralną częścią i osią organizacyjną szeregu inicjatyw społecznych i wspólnotowego życia mieszkańców. Organizował święta państwowe, angażował się w pracę oświatową i kulturalną miasta, a stojące opodal kasyno było ulubionym miejscem spotkań intelektualnej części naszej międzywojennej społeczności. Do dziś w infrastrukturze miejskiej pozostają istniejące dowody funkcjonowania tutaj pułku. Na ulicy Warszawskiej nieopodal znajdują się bloki oficerskie, bloki podoficerów wciąż goszczą swoich mieszkańców przy ulicy Kopernika, a na wprost mnie przebiega droga wojskowa, którą żołnierze pułku wybudowali, skracając sobie w ten sposób drogę na strzelnicę, ale jednocześnie wzbogacając infrastrukturę miasta, czyniąc je bardziej przyjaznym swoim mieszkańcom, przede wszystkim budując kolejny most na rzece. Patriotyzmu nie da się nauczyć tylko z książek.
Patriotyzm musi być zbudowany na bazie wspólnotowych doświadczeń. I takim jest nasze dzisiejsze spotkanie. Zanim jeszcze Biała Podlaska została oswobodzona z niemieckiego okupanta, co miało miejsce 31 grudnia 1918 roku, 24 dni wcześniej, 7 grudnia zdecydowano, że trzeba powołać formację wojskową, początkowo w Dęblinie, później w Białej Podlaskiej, która będzie dalej, pomimo zakończenia I wojny światowej, walczyć o wolność Polaków, o bezpieczne granice. I tak było tutaj. Uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i wzmacniania obronności Rzeczpospolitej Polskiej niżej wymienionym nadają brązowy medal za zasługi dla obronności kraju. Wiekusik Grzegorz, Tomczuk Artur, Sosnowski Adam. Decyzję podpisał minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Niepodległość Rzeczpospolitej. Mieszkańcy Białej Podlaskiej, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy. Stajemy dziś do uroczystego apelu pamięci przed pomnikiem 34 Pułku Piechoty w Białej Podlaskiej, aby w 74. rocznicę zakończenia II wojny światowej przywołać pamięć wszystkich rodaków, którzy ofiarą swego życia poświadczyli, że jeszcze Polska nie zginęła. Pochylając głowy w zadumie i skupieniu, uczcimy męstwo, niezłomność i honor żołnierzy, którzy walczyli o honor, godność i wolność narodu polskiego. Niech słowa apelu będą wyrazem naszej pamięci i wdzięczności każdemu żołnierzowi Wojska Polskiego, który przyczynił się do zwycięstwa i oddał życie za wolną i niepodległą ojczyznę. Wzywam żołnierzy polskich ze wszystkich frontów i formacji walczących w czasie II wojny światowej, którzy pragnęli żyć w wolnej ojczyźnie, mówić ojczystą mową, służyć narodowi pod biało-czerwoną flagą z białym orłem, podwiecznym symbolem państwa polskiego. Stańcie do apelu! Chwała bohaterom! Przywołuję wszystkich polskich żołnierzy, których mogiły rozsiane na różnych frontach II wojny światowej znaczą szlak ku wolności i niepodległości Rzeczpospolitej. Stańcie do apelu! Ulegnie wolą uchwały! Thank you.